Dzień dobry wszystkim ponownie po raz kolejny. Co dzisiaj pokazujemy? Nie wiem. No jak nie wiesz? Migdał z pestki i potem granat. Co się zrobiło z granatem? Czy jeszcze żyje i w ogóle? Oczywiście córa będzie dla porównania wielkości. Pokażcie córa, jak to podrosło. Powiem tak, zaraz podejdziemy do krzaka. Bo krzak jest o. Ile ta? 165 wzrostu masz? No nie widać trochę z miskantem. Na razie wygląda tak, w ogóle jest taki jakiś cienko, wam powiem. Słabo to wygląda. Może dlatego, że za późno przesadziłem. Druga sprawa, jakaś choroba grzybowa go dopadła, zobaczcie. Też muszę go spryskać, bo mam teraz akurat preparat. Nie wiem, może też odcierpiało, że dosyć późno je wsadziłem i one dosyć szybko puściły liście. Ale żyje. Ciekawi mnie tylko, czy w następnym roku odbiją. Tu jest następny. Pokaż go, Klaudia, też. Ten chyba jest większy. No, wyższy od ciebie na pewno jest. Ten tak, no też słabo z tymi liśćmi. Zresztą widzicie, jakie trochę gołe te krzaki są. Te liście są lepsze niż tamte. No tak nie jest zaatakowane, no. Widać, że tutaj jakiś grzybozaur go jeszcze nie dopadł. To jest migdał z pestki, przypominam. Też są filmy, jak piszecie, stalewiak, migdał z pestki. Mam takie trzy sztuki. Ja tu pamiętam, że chyba też obrywałem trochę liści, aczkolwiek trochę pousychało tych gałązek. Tak jak widać, sekatera już nie. Spokojnie. Sprawdzam, czy jest zielony. Nie, wyschnięte. Ale to na jesień mu się zrobi jakąś tam korektę. Idziemy teraz do tego, co ma owoce. Ma trzy owoce. No ten. Kurde, kosiarką ostatnio trachnąłem trochę tam na dole. Niedobrze. No i drugi, trzeci to jest najstarszy. Czekajcie. Chyba tak. Najstarszy, który kwitł obficie, ale tylko wydał trzy owoce. Ale są. To jest jakiś sukces jak na Polskę. Owoce wyglądają właśnie takie, o, takie omszone jakby są. Ja tylko dwa widzę. Jeden. Tu jest drugi. I trzeci jest, o, tu w ogóle jakiś sok z niego wycieka. Jakby taka żywica. No ale nie będę w tym grzebał. Ciekawe, jak długo to będzie dojrzewać sobie na takim krzaku. O, coś takiego. Takie omszone. Powiedzmy, że możemy to porównać do brzoskwini. Też trochę w sumie. Czasami sporo podlewam, bo to są takie chlory na picie wody, można powiedzieć. Teraz idziemy do... Gdzie jest ostrość? Teraz idziemy do granat z pestki. Ta, zobaczcie naszą pietruszkę. Pięknie porosła, potem pomrowy dopadły i... Nie no, brak słów z tymi. Pomrówy, ja źle mówię, pomrówy. Słabo. Zobaczcie, to jest granat, pokaż się, Klaudia. Granat z pestki, który ma już 8 czy 9 lat. Mimo, że nie było tak zimy, no to tak powiem wam, średnio, słabo przezimował. Ogólnie dosyć ciekawe, bo tu od dołu wszędzie się zieleni, czyli żyje gdzieś tu. O, do tamtego miejsca, tam jakaś gałązka z tamtej strony, trochę z tej strony. A reszta to są chyba sucharki. Czy nie? Tak, wyschło. Także skorektuję to, powycinam na dniach i zostawię to, co żyje. No niestety. Czasem się udaje, czasem nie. Coś go boli. Nie lubi naszego klimatu po prostu. No ale co? Trzeba poczekać. Lipa. Dosyć gruba jest łodyga, już noga, można powiedzieć. Zobaczymy jeszcze nogę. Może jakieś robale go tam wcinają od spodu, nie mam pojęcia. O. Także z ręką to już jest naprawdę kawał nogi. Ale kto wie, no może minie trochę lat, może jakoś tam się bardziej ukorzeni i sobie poradzi. Czas pokaże. Też dostaję krystalon, chyba pomarańczowy dawałem, jak się nie mylę, ale jaki mam pod ręką, to tam dostawał. Podlewałem dosyć sporo. No i bardzo późno ruszył. Widać, że też jakiś zaatakowany trochę przez jakiegoś grzyba. Ale nie mocno. No nie mocno, ale widzisz, przecież z tamtej strony przejdę. Kurde, fasolki. No gdzie to? Ucieka. Ej, żyłka, porwiesz. Się, że głowę w żyłkę wsadziłaś. Nie, tędy nie przechodź. Myślałam, że tu nic nie ma. A tu wisi spławik. No, z tej strony tak wygląda. Także lipa, proszę ja was, lipa z tym granatem. Co będzie dalej, czas pokaże, zobaczymy.
Na razie jest jak jest. No i co? I to byłoby na tyle, no. Także nasze egzotyczki tak dosyć słabo sobie radzą, można powiedzieć. Bynajmniej te, co dzisiaj pokazałem, ale reszta spoko. Dobra, kolejny odcinek zakończony. Trzymajcie się. Na razie.